Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół. Znamy te słowa, które mówi Pan Jezus do Piotra. Takie znamy, że pewnie się do nich już dawno przyzwyczailiśmy. Tak jak też do wielu słów naszego Pana się przyzwyczailiśmy. No, tak działamy jako ludzie, że do wielu rzeczy się przyzwyczajamy. Ale spójrzmy dziś dokładniej na te słowa, że Szymon ma być fundamentem chrystusowego Kościoła. A czy Szymon był kimś wielkim? Absolutnie nie był. Nie miał wielkiego majątku, nie miał wykształcenia. Nie był też człowiekiem o jakimś nieskazitelnym charakterze. Gdy u początku swojej drogi z rabbim z Nazaretu powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To nie była jakaś kurtuazja, to nie była jakaś fałszywa skromność. A szczerze powiedział o sobie, jaki jest. To jest Szymon, zwykły człowiek, z wadami i zaletami, z ograniczeniami, słabościami. Wielu by powiedziało: od tak sobie, nikt szczególny. Za tydzień usłyszymy w Ewangelii, jak Pan Jezus nazwie go szatanem. Powie do Piotra: jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. W Ogrodzie Oliwnym Piotr rzuci się z mieczem na sługę arcykapłana. W czasie procesu Jezusa trzy razy się swojego mistrza zaprze. W Dziejach Apostolskich będziemy widzieli, jak będzie udawał, lawirował między poganami a Żydami. Dostanie napomnienie od świętego Pawła. Nędzny grzesznik z tego Piotra. Nędzny grzesznik, jak ja, jak ty, jak my wszyscy, jak każdy z nas. Szymon Piotr. Nikt, kim mogłyby się zachwycać tłumy. Taki, można by powiedzieć, standardowy Jan Kowalski. I tenże Jan Kowalski otrzymuje od naszego Pana tak niezwykłe posłannictwo. Gdzież mógłby przypuszczać wtedy, jak pierwszy raz poszedł do Jezusa, wiedziony przez swojego brata Andrzeja, gdzież mógłby przypuszczać, jak ta historia z rabbim z Nazaretu się skończy, że umrze Szymon w Rzymie jako widzialna głowa Kościoła, umrze na odwróconym krzyżu, wierny do końca, aż po śmierć. Wierny do końca, pomimo wszystkich swoich wcześniejszych niewierności. Widzimy w tej historii, w tym człowieku, moc Bożej łaski. Moc miłości, która przemienia człowieka, jeżeli tylko ten człowiek pozwoli się tej miłości prowadzić i kształtować. Bóg jest tą miłością. Miłością, która chce przeniknąć każdy zakamarek serca każdego z nas. Wpuścił Piotr tę miłość do swojego serca i piękną przebył z tą miłością drogę. Jest nieraz Pan Bóg przedstawiany dzisiaj jako wróg ludzkiego szczęścia. Zresztą tak było od dawna. Już w opisie pierwszego grzechu Adama i Ewy w raju szatan stosuje tę strategię, żeby pokazać, że Bóg nie chce waszego szczęścia. Szczęście to będzie, jak zrobicie to, co ja wam mówię. To dzisiaj szatan stosuje tę strategię, żeby wmawiać ludziom, że życie może być albo pobożne, albo szczęśliwe. Że nie może być jednego i drugiego. Albo, albo. Ale jak patrzymy na świętych, to widzimy, jak wierutne jest to kłamstwo. Bo właśnie oni, święci, to byli ludzie prawdziwie szczęśliwi, tak dogłębnie szczęśliwi. I to prawda, że nieraz dźwigali ciężki krzyż, nieraz mieli podgórkę, nieraz musieli zaciskać zęby, nieraz rezygnowali z czegoś ważnego, aby wybrać, poświęcić się czemuś jeszcze ważniejszemu. Nieraz byli opluwani, wyszydzani, marginalizowani, także w samym Kościele. Ale przy całym ciężarze krzyża, który był ich udziałem, to mieli w sobie jakiś ogień, jakiś żar serca, taki, że jak na nich patrzę, to wiem, że też chcę tak płonąć. I wiem, jak na nich patrzę, co to jest prawdziwa miłość, że miłość to jest to, żeby tak właśnie kochać, żeby wszystko przeżyć z Bogiem i dla Boga. To jest prawdziwa droga szczęścia. Droga trudna, ale droga niebywale piękna. Jakże niebywale piękna jest ta droga.
być świętym. Każdy z nas jest do tego wezwany, żeby być solą ziemi i światłem świata, być znakiem sprzeciwu wobec obłudy, kłamstwa, niesprawiedliwości i bezbożności. I gdy wszyscy wokół chcą usprawiedliwiać własne grzechy, klepiąc jak najęci, że trzeba się dostosować, że czasy są takie, że nie da się inaczej, że wszyscy robią to i tamto, że bez przesady nie trzeba być nadgorliwym i tak dalej, to jakże pięknie jest w tym mrocznym świecie nieść lampę ze światłem Bożej prawdy i ogniem Bożej miłości. Może ktoś powiedzieć, że to jest takie romantyczne gadanie, że życie jest inne. Ale właśnie nie, bo skoro nasz Pan Jezus Chrystus wymaga od nas rzeczy radykalnych, to zarazem te wymagania niosą ze sobą obietnicę łaski, która nas uzdalnia do tego, żeby te radykalne wymagania wypełnić. Mówi między innymi nasz Pan: bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Jakże radykalne jest to wezwanie. To jest wybór, przed którym każdy z nas stoi. Czy biorę te słowa na serio, na poważnie, czy od tak sobie jakoś z przymrużeniem oka, że coś tam powiedział Pan Jezus, ale no bez przesady. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Święty Ignacy z Loyoli wskazywał, że ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak niesamowite plany Bóg ma dla nich, jakie dobro może wypełnić ich życie, jeżeli tylko zaufają Mu i pozwolą Mu działać w ich sercach. Ja sam tak sobie myślę, ile miałbym dzisiaj dobra w sobie, gdybym tyle się razy Panu Bogu nie sprzeciwiał. Tyle grzechów, tyle zmarnowanych szans, tyle zignorowanych natchnień, tyle niewypełnionych postanowień. Nędza, nędza i jeszcze raz nędza. Ale to widzimy u świętego Piotra i u tak ogromnie wielu świętych, że pośród tej ludzkiej nędzy może zajaśnić Boża chwała. I widzimy to, że do każdego z nas w takim razie są skierowane te słowa, które usłyszał kiedyś święty Paweł: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali.